Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się moją najnowszą sztuką broni, nowym zakupem. Jest to taki, powiedzmy, filmik, powiedzmy, chwalący się, niemniej jednak też zapowiadający to, co będzie w recenzji. I od razu Was zachęcam do zostawiania pytań w komentarzach, na które w recenzji po prostu Wam pokażę bardziej, czy zwrócę uwagę. Zapraszam Was na film. Ogólnie rzecz biorąc, ja jestem człowiekiem, który bardzo lubi klimat dzikiego zachodu, westerny, muzykę country, więc siłą rzeczy, kiedy już robiłem pozwolenie, wiedziałem, że kiedyś w mojej szafie dubeltówka zagości. To była tylko kwestia czasu. Ostatnio stwierdziłem, że w sumie przy aktualnej inflacji to myślę, że warto coś zainwestować te pieniądze, więc kupiłem sobie po prostu dubeltówkę, tak? Dlaczego dubeltówka, dlaczego taka, co to w ogóle jest? Jest to dubeltówka Sauer & Son w kalibrze 16. Bardzo mi się spodobała po prostu w sklepie, więc chciałem ją mieć. Oczywiście klasyczna łamana dubeltówka horyzontalna. Od razu mówię, kiedy jesteście pod tym filmem, ponieważ szukaliście pierwszej strzelby do polowania, to nie patrzcie w ten film. Poprzedni mój odcinek był dużo bardziej na temat, gdzie wybierałem faktycznie uniwersalną strzelbę. To jest tylko i wyłącznie strzelba dla rozrywki. Może kiedyś bym z nią polował, niemniej jednak nie jest to moja główna strzelba, nie planuję nią polować zbyt dużo, a być może nawet docelowo zrobić z niej taką dyliżansówkę, czyli wiecie, uciąć ją za członkiem, a może nawet uciąć kolbę i mieć obrzynę jak Punisher. Oczywiście żartuję, w sensie nie żartuję, ale na razie to jeszcze nie nastąpi przez długi czas. To jest strzelba Sauer & Son w kalibrze 16. Początkowo planowałem kupić w ogóle strzelbę kurkową w kalibrze 12. Niemniej jednak były dosyć drogie i nie trafiłem przez dłuższy czas strzelby kurkowej. Później stwierdziłem, że w sumie ok, bez kurków też może być. I zacząłem się zastanawiać nad kalibrem, bo z jednej strony 12 jest bardziej uniwersalna i tańsza, niemniej jednak w sumie mam strzelbę 12 i chciałem mieć coś innego, żeby móc dać strzelić osobie słabszej, kobiecie. Ta 16 minimalnie słabiej będzie kopała. O, ludamka, to jest 16. Przed nim spustem. Pochyl się trochę do przodu. I co? No nie takie to straszne, nie? No. Jak? Mocno. Mocno. Tak samo przedni spust. Złożę ci. Odbezpieczę, złóż się. Jest zabezpieczone, więc jakby spokojnie. Dobra. Odbezpieczam ci. Możesz strzelać. Przedni spust. Ładnie. Całkiem. Lepiej? Jeszcze jednego? Nie. Dwa? Nie. No i wiecie, bez sensu było dublować tak naprawdę tą broń. Tak naprawdę te kalibry i strzelby o różnych zastosowaniach. Tak jak mówię,
będę nią oczywiście strzelał pewnie jakiegoś tam zająca czy żutki, ale to nie jest główne zastosowanie. To jest taka strzelba dla rozrywki, żeby sobie po prostu czasami po jakimś tam treningu strzelić kilka razy do blachy, bo po prostu mnie to cieszy. Jest naprawdę ładną strzelbą, ma dużo grawerów i tyle. Tak jak mówię, recenzję tej strzelby, dokładne wymiary, producenta, wszystkie informacje znajdziecie w recenzji za kilka lat. To jest tylko taki, przepraszam, kilka lat, kilka miesięcy mam nadzieję, jak trochę się z niej ostrzelam. To są tylko takie moje wstępne spostrzeżenia z tej strzelby, wstępny odcinek, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać w przyszłości na kanale. Bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam do zapoznania się z następnymi filmami. No i cześć!